Cześć, witajcie ponownie. Ja nazywam się Kalbi.pl. Oglądacie mój stream z gry Tom Clancy The Division. Podsumowanie zaciemnienia, zdarzenia globalnego zaciemnienie, Blackout. Popatrzymy akta, jak to miało miejsce przed chwilą na Xboxie, dlatego powiedziałem witajcie ponownie, tak? Za chwilę zobaczymy akta, zobaczymy, mam nadzieję, nagrody, ponieważ był problem na Xboxie z odbiorem nagród, tak więc może tam chwileczkę to dłużej potrwa, nie mam pojęcia. Wczytuje nam się gra na PlayStation. Za chwilę suche fakty, liczby, cyfry i to wszystko. Serdecznie zapraszam. Dzięki za Cheera Hugo, dzięki, dzięki, super, dziękuję bardzo. Instruction is available outside the main base of operations. You're now entering a safe area. I jesteśmy na PlayStation. No nie, pewnie, jasne, że nie możesz. Okej, okay, tu ranking też jest. Oj, widzę, że jest jakiś problem z nagrodami. Tak to wygląda. No tutaj troszeczkę więcej zasobników, o całe 36 sztuk. I zarobionych więcej niż na Xboxie, i zarobionych 170 tysięcy z kredytów. Tak więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Spójrzmy na misję. To samo, ambitny, trudny, ambitny, legendarny, bohaterski. Wyróżnienia 18 na 18. Zabójstw dużo więcej i zachowanie nie zobaczę, już jest wyłączony, już jak jest offline to nie zobaczysz, Hubert, przykro mi, widzisz, będzie, zobacz, będzie analizowanie zgromadzonych danych, nie zobaczysz, nie? To można zobaczyć tylko podczas trwania eventu. Potem już jest niestety, no przykro mi, pomógłbym, ale no dobra, popatrzmy jeszcze, tak się motam, przepraszam, zagadałem się tu na czacie. A co my tu mamy? A, jakąś maskę, dobra. No nie, najpierw zobaczmy akta. Akta zaciemnienie. 18 na 18. Ta sama historia co na Xboxie. Najdłużej polowanie na zasobniki zaciemnienia. Maski wbite w przeciągu chyba 2 dni tutaj na PlayStation. Tak samo. Także no nie był to jakiś wyczyn szczególny, tak? Ten event. Jeden z prostszych eventów. Aczkolwiek był jakiś problem z rekomendacją z pistoletem. Nie pamiętam. Porazimy cię. Tak. Był ten problem, ponieważ podobno nie nabijało. I tak mówili koledzy z drużyny i tak ludzie na forach też zgłaszali. Nie wiem, co z tym Ubisoft zrobi, zapewne nic. Jak pewnie nagracie filmik, wyślecie im, że robiliście, a nie liczyło. Jak mieliście nagrany filmik, to zapewne coś z tym będą robić, ale znając Ubi, szczerze wątpię. Dobra, maski. Popatrzmy na maski, to jest ta sama historia, ale dla tych, którzy by nie oglądali, grymas, grymas, jest grymas, tu jest grymas. Tak jak mówiłem wcześniej, chemik z zębami. No też szału nie ma. Patrząc na różnorodność masek, jakie mają
Tao, kotek. Tak jak też mówiłem wcześniej, gdybyśmy zdjęli czapkę, to będzie mu widać uszy. No takie zarysy uszu, może nie uszy. Uszy to nie są. I wulkan. Robak z płomieniami. Nawet nie, chyba nie robak. Nie, nie, to nie jest robak, to jest ta maska. Ona się nazywa inaczej. Cebern, o właśnie, Cebern z płomieniami. Walnąłem babola. No dobra, chodźmy do dostawcy nagród. Popatrzmy. Ale widzę, że coś dłużej to trwa. Jeszcze zaraz się okaże, że się coś popsuło z nagrodami. Tu nie ma nic i zasoby. No też nie ma nic. Czyli zapewne nagrody chwileczkę to potrwa. W takim razie problem istnieje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Z reguły działo się to od ręki po zakończonym globalu. A czemu tak jest? Nie mam pojęcia. No i co? No to było chyba na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie zdarzenia globalnego zaciemnienia. Jeszcze raz spójrzmy. Czas gry 2 dni, 23 godziny, 36 minut, 4 sekundy. No troszeczkę życia zabrało. Z 2 tygodni prawie 2 i prawie 3 dni. Tak więc no wygląda to w ten, a nie inny sposób. Tyle ode mnie. No chciałem wam pokazać nagrody, jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Widzę, że nie pokażę, bo nie ma jeszcze nagród. Widocznie coś tam się w Ubisoftie popsuło. Dobra, to tyle. Ja myślę, że wkrótce Uncharted, na które serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, cześć.